dlaczego bractwu świętego Pawła patronuje święty Paweł? Tylko chcę wrócić do takiej sytuacji, kiedy szukaliśmy patrona, kiedy już święty Józef był zajęty, ale pojechaliśmy na spotkanie grup męskich z Polski Północnej i tam między innymi te grupy się przedstawiały. Panowie, mężczyźni mówili o tym, kim są. Często padały takie słowa, to, że jesteśmy z domowego kościoła wcześniej, mamy piątkę dzieci, jesteśmy, można powiedzieć, niemalże święci. A wstaje jeden brat z bractwa świętego Pawła i mówi, jestem kawalerem. Nie potrafię odnaleźć się w swoim życiu. I w pewnym momencie, słuchając tych braci z tego bractwa, które dopiero się rodziło, zobaczyłem, do kogo jesteśmy posłani. Jesteśmy przede wszystkim posłani do tych, którzy są poza Kościołem. Są tych, którzy potrzebują dobrej nowiny i tych, którzy potrzebują świadectwa silnego mężczyzny, który jest w Kościele, który kocha Pana Jezusa. Dlatego święty Paweł jest, można powiedzieć, idealnym patronem, który pokazuje nam tą rzeczywistość mężczyzny bardzo mocno, że kiedy uwierzył w Jezusa, kiedy doświadczył Jego obecność, już powiedział te słowa, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus. I myślę, że ten kierunek, ten patron będzie dla nas najlepszym właśnie po to, abyśmy mogli służyć w całym Kościele. We'll be right back.